Mateusz Sztangret, firma Solid Expert, witam serdecznie. Nawiązując do poprzedniego filmu pod tytułem Ślimak, pokażę, jak wykonać takie krzywe helikoidalne, pomocne przy zamodelowaniu na przykład ślimaka. Otworzę sobie nowy dokument części. Do wykonania takich krzywych wykorzystam operację powierzchniową wyciągnięcia po ścieżce. Zacznę od naszkicowania ścieżki. Wstawiam szkic na przedniej płaszczyźnie konstrukcyjnej. Jest to odcinek odpowiedzialny za skok ślimaka. Kolejnym szkicem będzie profil, który będę wyciągał. Ponieważ profil musi przebijać ścieżkę, muszę wykonać jeszcze taki odcinek konstrukcyjny. Teraz zrzutuję sobie ścieżkę, zamienię ją na linię konstrukcyjną. W ten sposób będę mógł zwymiarować średnicę. Wykorzystam teraz narzędzie powierzchnia wyciągnięta po ścieżce. Moim profilem będzie ten szkic, ścieżką będzie ten szkic. Rozwijam zakładkę opcje. Wybieram typ orientacji skręcenia. Skręć wzdłuż ścieżki zdefiniowaną przez obroty. Jeden obrót. Zatwierdzam. Teraz już nie pozostaje mi nic innego, jak utworzyć szkic 3D i zrzutować nasze krawędzie powierzchni. Dziękuję za uwagę.